jest Akademickie Radio Index. No w takim razie my zgodnie z obietnicą mamy kolejnych gości w Akademickim Radiu Index. No po prostu można powiedzieć w skrócie, że wyszła taka sytuacja. Witamy, cześć. Grupa kabaretowa, taka sytuacja. O tym, że to nie tylko grupa kabaretowa, to w ogóle dowiemy się za chwilkę. Na początek poproszę, żeby panowie się przedstawili. Adrian, cześć, witam. Tomek, witam. Kamil, witam. Musisz, Tomek, mocniej machać. My tu ustaliliśmy sygnały, więc z odpowiednim wyprzedzeniem. Dobrze, dobrze. No właśnie, grupa kabaretowa, ale jak się okazuje, pojęcie jest szersze, więc powiedz nam, Adrian, proszę, co mieści się pod pojęciem taka sytuacja? Generalnie nasza grupa to 10 dość ambitnych osób, które starają się na co dzień zajmować się improwizacją przede wszystkim. Generalnie nasze działania na co dzień to improwizacja, gry improwizacyjne, występy związane z improwizowaniem, ale dążymy też do pisania skeczy, występowania w skeczach takich standardowych. Zajmujemy się też stand-upem, zajmujemy się też znanym ostatnio roastem, czyli taką fajną formą, w której każdy może troszeczkę niefajnych rzeczy powiedzieć o naszych współpracownikach, ale to jest bardzo śmieszne i bardzo nam się przydaje. Roast to jest polska wersja, bo roast się chyba mówi. No, my sobie nazywamy wszystko, jak chcemy. Jesteśmy odklejeni od całego świata. Chciałem się tylko pewnić, czyli to właśnie polega na tym, no, o tym, że jesteście odklejeni od całego świata. Tak, ketchup i ketchup. Za chwilę się pojawi. Czyli tak, to jest taki styl mówienia. Tak, dokładnie. Dobra. Ostatnio zabraliśmy się też za etiudy teatralne, więc chcemy pokazać troszeczkę, że nie jesteśmy super śmieszni i rozbawiamy ludzi, tylko chcemy pokazać, że potrafimy też jakieś poważniejszych problemach powiedzieć światu i będzie nas można zobaczyć w etiudach. A to akurat, jeżeli chodzi o stand-up, to wy trzej zajmujecie się stand-upem, czy wszyscy w grupie zajmują się stand-upem? Generalnie nasze zajęcia polegają tak raz w tygodniu na zasadzie warsztatów, więc co tydzień spotykamy się z jakąś nową formą i patrzymy po prostu, jak nam to wychodzi. Jeśli są osoby, które lepiej sobie radzą w stand-upie, to te osoby ukierunkowujemy jakby w stand-up. Jeśli ktoś lepiej radzi sobie w improwizacji, idzie w kierunku improwizacji. I tak mamy wiele osób z różnych, powiedzmy, kabaretowych jakby rewirów. I to wszystko wychodzi jako cała taka sytuacja. A gdzie się spotykacie? Spotykamy się w naszej takiej super UZ-owskiej salce na Mrowisku. To jest Wojska Polskiego, taka super ulica, taki wielki blaszak, mamy tam salę teatralną i tam widzimy się. Z której zresztą chyba studenci animacji też korzystają. Tak, no właśnie ja jestem byłym studentem animacji i kultury z licencjatu, także ukończonym. Ukończonym, już ukończonym. Teraz filologia polska. To już drugi kierunek robisz teraz? Czy magisterkę teraz, tak. To już wyższy level i jednak trzeba więcej się uczyć. No właśnie, w takim razie bardzo fajna rzecz teraz się pojawi, bo kto tworzy grupę? Bo nie tylko studenci. Tak, to prawda. Studenci nie tylko tworzą grupę. Studentów jest właściwie nas trójka. Na ile osób? Na osób dziesiątkę. A reszta to uczniowie zespołu szkół ekonomicznych, bo właśnie cały pomysł powstał tak naprawdę w zespole szkół ekonomicznych. Ja pewnego dnia obudziłem się i stwierdziłem, kurczę, fajnie by było zarazić ludzi kabaretem, a że akurat miałem im takie, powiedzmy, praktyki w tej szkole, stwierdziłem, może tam jakoś rzucić taki pomysł, może będą chętni. No wiesz co, jeżeli czymkolwiek zarażasz ludzi, no to lepiej chyba kabaretem. No właśnie. Znalazła się tak naprawdę nas na początku 30 osób, zainteresowanie było ogromne totalnie, zresztą koledzy pewnie też powiedzą za chwilę, jak to wyglądało. I z tej 30 została naprawdę taka teraz dycha osób, które są najbardziej zaangażowane, które chcą coś robić, bo wiadomo, tam problemy rodzinne, jakieś ważniejsze zajęcia. No i w końcu to jest jednak liceum, więc liceum, technikum, także ludzie się skupiają też na innych rzeczach. No właśnie. Ale to jest chyba naturalne, że po prostu musi być selekcja. Naturalna selekcja. Przetrwają tylko najambitniejsi. Dokładnie. Tak, to przede wszystkim zależy od tego, bo człowiek musi mieć czas, musi się poświęcać temu wszystkiemu. Naprawdę, to trzeba mieć naprawdę silną psychikę do tego. Dokładnie. Czyli macie taki wymóg. Macie jakąś ankietę przed przystąpieniem do takiej sytuacji na przykład? Właśnie, w ogóle, bo to jest grupa zamknięta, czy to ludzie mogą dołączyć do tego? Mamy taką fajną stronkę, Ask.fm się nazywa, i tam może nam zadawać pytanka. I generalnie zawsze widzę, że nasza grupa odpowiada, bo dostęp do odpowiedzi mamy wszyscy. I widzę, że zawsze pojawia się taka odpowiedź, że dojść do nas, dołączyć może każdy. Ale wydaje mi się, że chyba nie każdy, bo jednak jakieś preferencje trzeba mieć. No to widzisz, to musisz poukładać sprawy w grupie. Dokładnie, tutaj zbieżne jakieś informacje. Ale generalnie, jeśli ktoś chce do nas dołączyć, jasne, może przyjść na próbę, zobaczyć, jak my działamy, poznać wszystkich, zobaczyć, jak wyglądają nasze zajęcia. I jeśli faktycznie będzie czuł się na siłach, może spróbować z nami improwizować. A czy nie jest tak, że macie jakąś ankietę do wypełnienia? Nie, nie trzeba. Znajomości z Obamą. Tak. Czy jesteś zabawny? Tak. A czy rozśmieszasz rodzinę na imprezach? Tak, aha. To nie. Nie wiem, to już nie. Tomek ma jakąś kwestię.
Tak, oczywiście, jeżeli chodzi o na przykład nowych członków, którzy by chcieli do nas przystąpić, to możemy zrobić to, jeżeli byłoby bardzo dużo chętnych, po prostu zrobić coś w formie castingu, tak? Każdy by się sprawdził, każdy by pokazał swoje umiejętności w improwizacji, czy w czymkolwiek, w czym jest dobry po prostu i możemy też różne na przykład style, na przykład dobrze śpiewa, można też zrobić tak, że po prostu będziemy robili też coś w ramach jakby musicalu, po prostu będziemy przeplatać skecze z utworami muzycznymi, które będą śpiewane, tak? Zrobić coś fajnego po prostu, coś pomysłowego, coś po prostu oryginalnego, tak? Czekajcie, czyli jest pomysł na to, że zrobicie musical? Generalnie pomysły, które pojawiają się na co dzień, to są już tak hardkorowe, że niedługo będziemy kręcić pewnie Godzilla 10. Kręcimy w ogóle filmiki, nie wiem, jeśli ktoś nas śledzi na YouTubie, widzimy, idziemy do miasta w Zielonej Górze, wszyscy razem, wpadamy na jakiś pomysł i na przykład stwarzamy akcję Darmowy Przytulas i przytulamy ludzi. Wychodzimy innego dnia, kręcimy nową wersję Titanica w sklepach, w Carrefourze, w Tesco i w innych naszych tutaj zielonogórskich sklepach. Naprawdę, naszych pomysłów jest wiele i jeśli ktoś śledzi nasze konto YouTube'owe, to... Wersja Titanica w Tesco? Idzie, naprawdę idzie. Na pewno jest tańsza. Tańsza, tak. Dużo tanio Titanic. Da się zrobić. Dużo tańsza niż oryginał. To już powiedzieliście poza anteną, że grupę tworzą ludzie niekoniecznie z Zielonej Góry albo prawie w ogóle z Zielonej Góry. No, tak naprawdę to jestem z Nowego Miasteczka, pozdrawiam wszystkich od razu. Jest parę osób z Sybinki, jest parę osób z Gubina, także naprawdę to wymaga sporo pracy i czasu, bo ludzie muszą dojeżdżać z tej Sybinki na przykład do Zielonej, żeby zrobić jakąś próbę, żeby potrenować i w ogóle. No. Bo z tego co mówiliście, to tak. Trenujecie w ogóle 3 dni w tygodniu. 3 dni w tygodniu, tak. Dzień w dzień prawie, że. Po 5 godzin prawie czasu. Tak. Jest sporo roboty. Sporo. Ale z tego, co słyszałem, to nie tylko ciężko pracujecie, ale też rodzą się romanse. Romanse się rodzą, tak. Jestem w drugim związku. Już w drugim? W drugim związku, kabaretowym oczywiście. Ale nie tylko związek, bo naprawdę poznałem sporo znajomych, sporo spoko ludzi, naprawdę. I mam dużo osób, znaczy znajomych na fejsie teraz. No to jest kluczowa sytuacja, mieć dużo znajomych na fejsie. Tak, tak. Tomek, to w takim razie pytanie do ciebie. Jak wygląda sprawa u ciebie ze związkami? U mnie sprawa ze związkami nie jest zbytnio bardziej skomplikowana niż u kolegi tutaj obok. Ale no dzieje się, naprawdę dużo się dzieje, a jeżeli chodzi o jakieś relacje intymne, to... Po antenie, tak? Tutaj po zejściu z anteny. To może naprawdę porozmawiamy po antenie, bo... Po antenie. Jestem tutaj na forum się wygłaszać. Jest rzecz, która, widzicie, ty wspomniałeś w ogóle, Adrian, o tym, że macie swoje koszulki, to widać, bo jeżeli wejdzie się na przykład na wasz fanpage, o którym za chwilkę powiemy, to są zdjęcia, macie swoje koszulki, macie swoje logosy przygotowane. Kto odpowiada za cały ten marketing zespole? Mamy kolegę, który studiuje teraz edukację medialną, właśnie jest jednym z tych studentów i generalnie on zajmuje się wszystkimi kwestiami typu loga, typu właśnie fanpage, czy jakieś fajne zdjęcia nasze, kiedy nasze twarze pojawiają się w roli Rambo, albo właśnie King Konga, albo kogoś innego. I on zajmuje się właśnie grafiką, mamy też 2 dziewczyny, Majkę i Kasię, które zajmują się naszą promocją, zajmują się zaproszeniami, plakatami i one zajmują się właśnie takimi rzeczami, żeby gdzieś nas zobaczyć gdzieś w świecie. Generalnie każdy teraz staramy się, żeby miał jakieś obowiązki. Są osoby, które wychodzą do miasta i kręcą filmiki, są osoby, które planują spotkania z gośćmi, bo goście też się pojawiają czasem. I są osoby, które są odpowiedzialne za marketing, tak jak już wcześniej wspomniałem. No to przy 10 osobach macie całkiem spory zespół, który można fajnie podzielić rolę. Tak, dokładnie. 10 osób to jest wystarczająca opcja, żeby każdy zajął się czymś fajnym. No to skoro już wspomnieliśmy o fanpage'u, to powiedzmy, gdzie można znaleźć informację na temat grupy kabaretowej, taka sytuacja. I teraz informacje do wszystkich, wszyscy wyciągają karteczki. Wklepujemy sobie Facebooka i na Facebooku w wyszukiwarce wpisujemy grupa kabaretowa, taka sytuacja. Myślę, że wyskoczy tylko jedna taka strona, super fajna, dlatego warto do nas zaglądać, tam znajdujecie informacje o tym, kiedy występujemy, jakie mamy nowe filmiki, jakie mamy nowe plany. Oczywiście lajkujemy, bo bez tego nie wyobrażam sobie, żebyście mogli tam zaglądać. Zobaczcie, tam już ponad tysiąc osób was lubi. Nawet 1500 niedługo do nas dołączy, także... To faktycznie trzeba pochwalić osoby, które zajmują się u was marketingiem. Dokładnie. Nie kupujemy lajków, tak, tak. Tutaj oczywiście neguję takie coś. Nie kupujemy lajków, bo słyszałem, że można kupować lajki, nawet nie wiem jak to się robi. A słyszałeś, że uderz w stół, to nożyce się odezwą? Posądzą nas. Tego pytania nikt nie zadał tak naprawdę, więc nie ma się, podstawowa zasada polityka, nie tłumacz się z pytań, na których wiesz, które nikt ci nie zadał. Nie, ale słyszałem takie głosy, że niektóre właśnie są jakieś super strony, w których można kupić lajki. Mówię, ale czad, musimy chyba pomyśleć o tym, tylko że za bardzo nie mamy pieniążków na to, bo jesteśmy jednak amatorami. To widzisz, także... to może w takim razie powinniście sprzedawać lajki. Powinniśmy sprzedawać, dokładnie, bo my możemy nabijać jakieś komuś.
Czy współpracujecie, bo w ogóle Zielona Góra to jest tak naprawdę, mówi się, że stolica polskiego kabaretu, zagłębie kabaretowe i wszystko jest jak najbardziej prawda. Natomiast powiedz mi, jak wygląda wasza współpraca z innymi grupami kabaretowymi albo z całym środowiskiem kabaretowym tutaj w Zielonej Górze? I właśnie tutaj jest taka mała ciekawostka, że generalnie nasza współpraca wygląda w taki sposób, że zapraszamy gości na nasze zajęcia. Między innymi był u nas już Abelard Giza, znany dosyć kabareciarz w Polsce. Ale staramy się jakoś izolować od tego całego tutaj zagłębia kabaretowego właśnie z tego względu, że wydaje mi się, że nie tylko Zielona Góra to Gęba i wszystkie kabarety, które działają w Gębie. Można zrobić coś zupełnie obok tego i to też może być popularne, też może cieszyć się super popularnością i wcale nie trzeba być zżytym ze wszystkimi kabareciarzami, żeby gdzieś zaistnieć. Wydaje mi się, że można zrobić to zupełnie obok. Ale z drugiej strony, gdyby kabareciarze wiedzieli też, co wy robicie, gdybyście z nimi współpracowali, to jest szansa na to, że oni mogą, znaczy, że oni mogą was zaprosić do współpracy właśnie. Tak, jest szansa na to. Dlatego właśnie między innymi teraz nasza grupa pojawiła się w nowej wersji filmiku Happy Zielona Góra. Kręcimy nową wersję, właściwie znajomi nasi dalsi kręcą to. I nasza grupa tam ma jakiś swój epizod. Co jest z filmikami Happy? Powstał już chyba trzeci filmik w Zielonej Górze, który tak, nosi tytuł Happy. Tak. I dwa pozostałe, jeden widziałem, a drugiego w ogóle nie widziałem. To był gdzieś kręcony pod ratuszem, mieszkańcy Zielonej Góry. Tak, tak, właśnie. I spotykamy się, my się spotykamy z takimi opiniami i wiele osób, które ja też gdzieś spotykam. To już trzeci raz, tak? Mówią, że te wszystkie filmiki, które są, tak naprawdę albo promują jakąś grupę. Pierwszy filmik to tancerze. Drugi filmik to właśnie jakiejś słabej jakości telewizji bodajże tutaj lubuskiej, nakręcony pod ratuszem, a my chcemy pokazać Zieloną Górę. Kolegów redakcyjnych tutaj na piętrze. Dokładnie, pozdrawiamy. A my chcemy pokazać Zieloną Górę jako miasto, to, że... No bo taka chyba zasada była w ogóle. Tak, tak. A do tej pory w żadnym z tych filmików nie pojawiło się miasto, nie pojawiły się fajne miejsca w Zielonej Górze, nie pojawił się deptak, nie pojawiła się palmiarnia. Gdzieś tam ktoś w środku nakręcił w jakichś budynkach. A my chcemy pokazać miasto i pokazać, że naprawdę w Zielonej Górze ludzie potrafią być happy. No to widzę, że bardzo silnie podkreślacie swoją niezależność. Tak, tak. Jesteśmy niezależni. Mam nadzieję, że nie wyjdzie nam to na złe. Ale bierzemy też udział w takich projektach, gdzie ludzie już na przykład mnie na uniwersytecie spotykają z kabaretów RU chociażby, że chcą przyjść do nas na zajęcia, zobaczyć, co robimy, chcą zobaczyć, czy to jest fajne, czy faktycznie jesteśmy grupą, która jest zżyta i robi coś fajnego, czy po prostu tak się spotykamy i pojawiają się opinie ludzi, którzy chcą do nas dołączyć. Co ciekawe, zajmiecie się nie tylko kabaretem, zajmiecie się też improwizacją. I pytanie brzmi, bo każdy ma swoje inne inspiracje, skąd akurat u was się wzięło zainteresowanie improwizacją? Ze mną było tak, że kolega namówił mnie na to, żeby pójść na to jedno spotkanie tej grupy. Już w takiej sytuacji, tak? Tak, w takiej sytuacji. No i ja poszedłem, bo byłem tym zainteresowany po prostu. Nie miałem co robić w domu. No po prostu chciałem poznać nowych znajomych. Pomimo tych wszystkich romansów. A nie, to romanse zaczęły się później. Tak. No, nowi znajomi, w ogóle sporo rozrywki, naprawdę. Kabaret to jest sporo rozrywki, sporo śmiechu. Ja nieraz z zajęć wychodziłem taki uradowany i później wracałem do domu i takie, Boże, ja chcę kabaretowe, nie? Tak było. No. No, Tomek, pamiętaj, ty musisz machać, tutaj mam ustalony sygnał, więc musisz z odpowiednim uprzedzeniem pomachać, jeżeli chciałbyś mikrofon. Teraz mam mówić, tak? No to, co mnie urzekło, dlaczego w ogóle zająłem się tym, co teraz robię. Ogólnie kiedyś grałem, tańczyłem, grałem na gitarze, śpiewałem, fajnie, naprawdę fajnie było, ale po prostu chciałem w życiu spróbować czegoś nowego, naprawdę kabaret mnie urzekł, chciałem po prostu, nie wiem, jakiś otworzyć nowy rozdział w moim życiu i mi się wydaje, że to jest naprawdę dobra opcja. To ja mam pytanie do Adriana w takim razie, bo Adrian pewnie zaraz mi tu da jakąś w ogóle rozbudowaną odpowiedź. Aaron Kaczmarski. Tak. Pisane przez 2A, Aaron i Kaczmarski przez Y. Dokładnie. O co chodzi? Właśnie, nie można znaleźć mnie na Facebooku pod moim prawdziwym imieniem i nazwiskiem, z tego względu, że dla mnie Facebook to tak naprawdę zabawa. Wydaje mi się, że Facebook i inne tego typu portale to tak naprawdę jakaś kontrola z zewnątrz. I tak naprawdę nieraz pojawiały się takie opcje, że dodawałem jakiś post, i ten post został zablokowany przez Facebook przez to, że naruszał prawa mniejszości jakichś narodowych czy czegoś, naprawdę. A to nie były jakieś posty wulgarne czy coś w tym stylu, po prostu niekoniecznie wszystkim z Facebooka podobały się moje posty i stwierdziłem, że skoro nie wszystkim z Facebooka podobają się moje posty, to mnie nie podoba się sam Facebook i nie muszę tam dodawać swoich danych osobowych. A jednak funkcjonujesz na Facebooku tylko pod innym pseudonimem. Pseudonimem artystycznym. Tak jest. Kaczmarski, czyli coś jak Stachurski. To. Nie mam takiego dobrego głosu chyba. To jeszcze musiałbym dopracować. Teraz wszyscy tak mówić właśnie. Właśnie. Machajcie dłońmi. I ręce do góry. Dobra, to w takim razie skąd akurat improwizacja wzięła się u ciebie? Ja studiowałem animację kultury, jak wcześniej wspominałem, dlatego
na trzecim roku animacji kultury mamy taki fajny przedmiot, który nazywa się właśnie sztuka kabaretu. I tam Słowik Kaczmarek, to samo nazwisko jak ja, a nie rodzina, zaraził mnie tym kabaretem, był chodzony nawet też w studiu, rozmawiał o swojej, no właśnie, regularnie, i zaraził mnie tym kabaretem na tyle, że postanowiłem, że kurczę, skoro można działać w tych kwestiach, to czemu ja nie mogę czegoś robić, tym bardziej, że miałem już tę styczność, występowałem w Gębie właśnie dzięki tamtym zajęciom. No i mówię, pierwszego dnia po występie, może obudziłem się rano, mówię, kurczę, robimy coś, zbieramy ludzi. Tak trafiłem do ekonoma, tam zebrali się ludzie, cała 30, ruszyliśmy z tym, teraz jest nas 10, ale co chwilę chcą dołączyć jakieś nowe osoby, ktoś się pyta gdzieś, jakie jest zainteresowanie. Masz ciekawą drogę kariery, bo ze studiów trafiłeś z powrotem do liceum. Tak. Boję się, gdzie trafię dalej. Gimnazjum czy podstawówka? No to już zależy, gdzie będziecie występować, ale popularny wśród improwizatorów jakby źródłem inspiracji jest chociażby program Whose Line Is It Anyway? Tak, dokładnie. Że też mieliście styczność, bo tam wiele gier można stamtąd zaczerpnąć. Tak, dokładnie. Tutaj mamy u nas w Polsce taki program, dzięki Bogu to już Weekend, tam też chyba pojawiają się improwizacje. Tutaj właśnie nasze zielonogórskie kabaretem się pojawiają, ale ten angielski program jest chyba takim w ogóle punktem zapalnym tak naprawdę i wszystkie improwizacje w Polsce mam wrażenie, że jak wszystkie modne programy pojawiły się właśnie z zachodu. To jest modny program, ale też oddajmy mu sprawiedliwość, to jest modny, ale to jest dobry program. To jest dobry program, tak. Tam jednak występują zawodowcy. Dokładnie. I ja czasem sam oglądam, kiedy już naprawdę właściwie zagramy we wszystkie możliwe gry, jakie znamy do tej pory, sam czasem oglądam ten program, żeby może zobaczyć coś tam nowego, ale warto dodać, tworzymy też własne swoje gry. Chcemy tworzyć już nowe gry, których nikt nigdy nie grał przed nami, albo staramy się urozmaicić te gry, które są do tej pory. A powiedzcie mi, jaka jest różnica między kabaretem a improwizacją? A może koledzy coś powiedzą? Bo ja mam na ten temat zdanie. Różnica między kabaretem a improwizacją, tak? No, jeżeli chodzi o kabaret, tutaj jest wszystko wyuczone, tak? Mamy scenariusz, wiemy, co mamy zagrać i wiemy praktycznie, co mówić, tak? Wszystko mamy czarne na białym. A jeżeli chodzi o improwizację, po prostu musimy dać całego siebie w danej scenie, tak? Po prostu nie mamy nic, musimy sami to wymyśleć, musimy tworzyć po prostu sami ten klimat, tak? Żeby ludzie też to poczuli, że po prostu robimy coś z siebie, a nie tylko czarne na białym i... Dokładnie tak. No bo ogólnie z improwizacją jest tak, że to jest... Wychodzisz na scenę, patrzysz się na ludzi, dostajesz sytuację... Oni się patrzą na ciebie i wszyscy się... No. Dostajesz jakieś słowo i po prostu do tego słowa trzeba grać. Trzeba coś zagrać, trzeba coś się pokazać z tej strony kabaretowej właśnie. A kabaret, jak sama nazwa wskazuje, no kabaret, no skecze, to jest tak, uczenie się tekstów na pamięć. No, to jest naprawdę duża różnica między kabaretem a... Ja zapytam dlatego, że wiem, że jest wiele grup improwizacyjnych, które nie są w ogóle kabaretami i im bardzo zależy na tym, żeby odróżniać te dwie dziedziny, że jednak kabaret, a właśnie improwizacja to są jakby dwie różne rzeczy. Dlatego ciekawym pomysłem jest to, że wy akurat to łączycie. Chociaż tak, dokładnie. Kabaret, improwizacja, jeszcze stand-up do tego. U nas jest w ogóle taka fajna sprawa, że generalnie stwierdziliśmy od samego początku, że jedna forma to jednak za mało, bo jednak wracając się do tego pytania wcześniej, tak naprawdę wydaje mi się, że improwizacja jest ciekawsza dla widza, bo widz przychodzi i nie może powiedzieć, no, wiesz, że... Wiesz, każdy ma swoje preferencje. No właśnie, ale widz nie może powiedzieć, że widział gdzieś jakiś sketch już w telewizji albo na YouTubie gdzieś. Zobaczy zawsze coś nowego, chociażbyśmy grali tę jedną grę, zawsze zobaczy coś nowego. A my to wszystko łączymy, bo staramy się jeszcze bardziej tych widzów jakby przygotować na coś nowego. Boję się, że nasze pomysły niedługo przejdą nas samych i... Tak, już nie tylko na Facebooku będą kasować twoje posty. Tak, ale będziecie mieli wszędzie. Po policję u bram będziecie mieli. Nie, będziemy palić Biblii, także spokojnie, nie będziemy robić brzydkich rzeczy. No wiesz, jeżeli coś ma służyć czemuś i ma wyrażać jakąś opinię, to podobno wszystkie chwyty są dozwolone, tylko pytanie, czy to do czegoś prowadzi. Właśnie, rozmawialiśmy o widzach, więc powiedzcie, czy w takim razie w najbliższym czasie będzie można zobaczyć gdzieś dokonania grupy taka sytuacja? Teraz jakieś występy? Teraz zajmujemy się właśnie etiudami bardziej na poważnie, pod koniec maja. Pod koniec maja mrowisko. Myślę, że gdzieś plakaciki pojawią się tutaj w mieście. Pojawi się też na naszym fanpage'u informacja o tym, kiedy możemy zobaczyć etiudy. Na koniec naszego, powiedzmy, szkolnego sezonu, bo wszyscy wiadomo, na wakacje rozjedziemy się w swoje strony i boję się, że możemy nie mieć czasu spotykać się. Zrobimy jakieś takie improwizacyjne, dłuższe spotkanie pod koniec czerwca. To podsumuje jakby naszą działalność w tym roku i po wakacjach znowu wracamy do was i znowu improwizujemy z nowymi pomysłami. Okej, okay. Słuchajcie, dzięki serdeczne za wizytę w studiu. Przypomnijmy, grupa kabaretowa, taka sytuacja. Kamil, Aaron, wiem, że Adrian, ale chciałem już pseudonimem artystycznym. Adrian, Aaron i Tomek. Panowie, ja wiem, że występowanie to jest ciężki kawałek chleba, dlatego mamy dla was mały bonus. Ale super, ja. Żebyście mogli
Nie musicie tym żonglować, to są pomarańczki, żebyście mogli się zdrowo odżywiać. Patrz, a ten już wyciąga rękę. Bo śniadania nie jadłem. Proszę ciebie uprzejmie. A mam nadzieję, że będziecie informować nas na bieżąco, bo też z chęcią powiemy o tym, co się o was dzieje. Będziemy informować o waszych występach. No, trzymamy kciuki. No i cóż, życzymy powodzenia w takim razie. Dziękujemy. Dziękujemy. Tak. Chcecie kogoś pozdrowić na koniec? Pozdrawiam mamę i tatę. O, i ale swoich rozumiem, tak? Tak, tak, wszystkich w ogóle. Kocham świat. No, ja ogólnie chciałem podrobić grupę, taka sytuacja, tak? Będzie dobrze, trzymajcie się ludzie, naprawdę będzie dobrze, musi być. Ja bym chciał pozdrowić swoją dziewczynę obecną, Majka. Pozdrawiam cię, całuski. Były nie pozdrawiamy. Były nie pozdrawiamy, niestety, wybacz. To zabrzmiało, to w ogóle to, co powiedział Tomek, to zabrzmiało jakby ten, jakby to już był koniec wszystkiego. Będzie dobrze, słuchajcie. Będzie dobrze, musimy się trzymać. No dobrze, to w takim razie będzie dobrze, tą myślą. Dzięki. Dziękujemy serdecznie.